Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju, pan Rafał Szlachta. Witam serdecznie, panie dyrektorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Pan dyrektor, może tak powiem dla informacji państwa, to nie tylko człowiek, który w Ministerstwie Rozwoju odpowiada za turystykę, za te sprawy związane z tym, co się właśnie w tej branży między innymi dzieje, ale to również wojownik, bo to człowiek, który o Muay Thai wie sporo i ma na koncie medale mistrzostw Polski, mistrzostw, jest wicemistrzem Europy, czy był wicemistrzem Europy, działa w tym różnych federacjach, no to pan dyrektor jest wojownikiem, można tak powiedzieć, a teraz jest przeciwnik trudny, nazywa się koronawirus. Tak, dokładnie tak jest i nawet się śmiemy, bo od branży, od organizacji ogólnopolskiej dostajemy takie komentarze, że na czas akurat COVID-u dobrze się trafiło, że ministrem do spraw turystyki jest góral, a dyrektorem departamentu jest gościu od sportu walki. Żeby mocno walczyć, trzeba mieć mocną ekipę, więc chyba akurat dobrze trafiliśmy. Trzeba walczyć, ponieważ turystyka na pewno poniosła spore straty. Jakby taką pomocą dla turystyki jest na pewno bon turystyczny 500+, przyznane dla dzieci. Jaka była idea powstania tego bonu turystycznego i na ile on, pańskim zdaniem, panie dyrektorze, wspomoże tą polską turystykę, ten polski produkt turystyczny? To jest tak, że pomysł bonu turystycznego przewija się gdzieś już od lat w ekipach rządzących. No, nigdy nie udało się go w żaden sposób zrealizować. Wydaje się, że akurat właściwym momentem jest ten moment teraz, który mamy ten pandemii i koronawirusa, żeby pomóc branży, a bon turystyczny w swoim zamyśle oprócz pomocy w tym przypadku, jak teraz jest wydawany, czyli dzieciom, to też jest dokładnie kierowany do branży turystycznej. Czyli to nie jest bon, gdzie dostajemy pieniążki i możemy zrobić z nim co chcemy, tylko on jest dedykowany i można go wydać tylko i wyłącznie na turystykę. Więc no, to była też taka potrzeba chwili w aktualnym momencie, żeby spore pieniądze do tej branży turystycznej, do jej poszczególnych sektorów trafiły, gdyż jak wiemy, no, to bez wątpienia wszyscy się zgadzamy, że to jest jedna z pierwszych branż gospodarki, która dostała, jak to się mówi, od koronawirusa i też jedna z ostatnich, która będzie wychodzić, ponieważ tu są jeszcze aspekty poza tym fizycznym samym wirusem, to też aspekty psychologiczne tego, jak postępujemy. No też widzimy na przykład komentarze, jeżeli pojawia się jakiekolwiek informacje w mediach, gdziekolwiek o jakimś dodatkowym zakazie, gdzieś się zwiększa ilość zakażeń, to nagle się pojawia paniczne wycofywanie ludzi z tych kierunków, z wycieczek i innych rzeczy, więc to ma ogromny wpływ właśnie na branżę turystyczną. Panie dyrektorze, przedstawiciele branży turystycznej, jedni są zadowoleni, bo zyskują dzięki temu bonowi, bo ludzie te 500 zł mniej muszą zapłacić za atrakcję turystyczną, za nocleg. Inni mówią, nie, my byśmy poprosili jednak o jakieś pieniądze, jakieś wsparcie. To jest tak, że wy działacie jednotorowo, czy wielotorowo? Jak to jest, panie dyrektorze? Nie, no bon oczywiście z bonem jest tak, że on w jakiś sposób trafia kierunkowo i można powiedzieć do szerokiej branży turystycznej. Wiadomo, że najwięcej i to najczęściej, gdzie trafia bon turystyczny, to są obiekty noclegowe, których w Polsce mamy niemało i też proszę pamiętać, że najczęściej akurat trafia do tych noclegów tak zwanych mniejszych, małych, do agroturystyk, które sobie teraz Polacy bardzo umiłowali, w tym szukają właśnie odosobnienia, takiego wyciszenia, w sensie takim, żeby nie było tłumów tam ludzi, więc to na pewno trafia bardzo szeroko do branży turystycznej, ale też, to też zależy bardzo od przedsiębiorców, ponieważ jest wielu przedsiębiorców, którzy nie narzekają, a szukają pomysłu i jak bezpośrednio nie można wydać tylko i wyłącznie na samego przewodnika, ale w pakiecie już właśnie, jak gdzieś wyjeżdżamy z noclegiem, z przejazdem, z atrakcjami turystycznymi na miejscu, możemy już zapłacić tym bonem, więc wymaga to też z jednej strony odpowiedniego ofertowania przez przedsiębiorców turystycznych i ci, którzy chcą skorzystać z tych pieniędzy, to już to robią i to robią to naprawdę z dużym sukcesem, lub drugiej wersji takiej, gdzie możemy najprościej te pieniądze, ten bon wydać, no to bezpośrednio rezerwując sobie tylko i wyłącznie nocleg. To jest ta jedna pomoc, bardzo ważna i bardzo istotna, panie dyrektorze. Opcja druga, bo to jest pomoc i dla organizatorów atrakcji turystycznych, hotelarzy, ale także i dla tych, którzy chcą skorzystać z tej oferty, natomiast no sami hotelarze też mówią. I tutaj zaczniemy może troszeczkę już może nie od liczb czysto turystyki do końca, natomiast problemy mają ogromne hotele, które były nastawione na
spotkanie biznesowe. Ja sam rozmawiałem z właścicielem bardzo dużego obiektu, który mówi, od kilku miesięcy nie ma żadnej konferencji. Hotel owszem jest obłożony, ale on tak naprawdę nie zarabia. Jak tutaj staracie się pomagać tego typu branży? To już od samego początku była dużo różnego rodzaju zapisów, bo muszę powiedzieć, że są tak zwane zapisy bardzo drobne. Mieliśmy wkład do wielu, wielu rozporządzeń, wielu zarządzeń ministrów, wielu też ustaw covidowych po kolei, które przebiegały, które zapisy nieraz były drobne. Podam taki przykład, to był nasz autorski pomysł Departamentu Turystyki o wpisaniu zwolnienia z opłat audiowizualnych hoteli i innych miejsc noclegowych, które oczywiście w przestoju zwłaszcza, a musiałyby normalnie płacić te opłaty audiowizualne. I takich zapisów jest dość sporo, ale takim myślę, o którym trzeba wspomnieć najważniejszym, jest ostatnia ta tarcza turystyczna, którą aktualnie przebywa w Senacie. Niestety Senat zrobił jak zrobił i zatrzymał posiedzenie Sejmowej Senackiej Komisji aż do września, więc do września musimy czekać na rozpatrzenie przez Senat tej tarczy turystycznej ostatniej i tam właśnie jest pomoc szczególnie ważna, gdyż w jednym z pierwszych zapisów, żeby ratować w ogóle organizatorów turystyki i też w ogóle no można powiedzieć dużą część branży turystycznej, był ten zapis, ten słynny zapis 180 dni, który mówił o tym, że jak normalnie biura turystyczne muszą w ciągu 14 dni też organizator, bo to właśnie to, co pan zapytał, i organizatorzy wystaw, targów i tak dalej mają bardzo krótki termin na zwrot wpłaconych wcześniej rezerwacji, zaliczek, to my przedłużyliśmy ten termin na 180 dni, gdyż to też większość ludzi nie wie też o tym, że biura turystyczne czy organizatorzy targów to nie są pieniądze, które wpłacamy jako zaliczki, które leżą u nich na koncie i one sobie tam czekają na takiej pięknej kupce. To są pieniądze, które są zapłacone już przez tych organizatorów właśnie, jakieś przeloty, hotele i tudzież inne usługi, więc tych pieniędzy nie mają. Jeżeli by tych zwroty musiałyby nastąpić tak, to się stało w dobie COVID-u natychmiast w przeciągu 14 dni, mielibyśmy masowe bankructwa, ponieważ no, większość biur organizatorów turystyki by tego, jak to się mówi popularnie, nie była w stanie wytrzymać. A teraz ten termin 180 dni we wrześniu się kończy. Po to jest przygotowana ta tarcza, która ma pomóc właśnie zarówno i organizatorom turystyki, jak i organizatorom tej branży MICE, czyli targów, wystaw i innych, ponieważ szykujemy w tej ustawie taki zapis, który tworzy pożyczkę dla tych firm. Będą one musiały tą pożyczkę oddawać w bardzo długim okresie czasu, czyli 6 lat, żeby to nie było dla nich dużym obciążeniem, ale będą mieli pieniądze, żeby klientom mogli oddać te wpłacone wcześniej zaliczki. Także jest to bardzo duża pomoc, szacowana jest ona na 300 milionów złotych na chwilę obecną. Także w tej ustawie są wpisane kolejne zapisy związane z postojowym i zwolnieniem ZUS, nazywamy to potocznie turystycznym, czyli dla wybranych kodów turystyki, więc to jest kolejna, uważam, bardzo duża już taka też kierunkowa turystyczna tarcza antykryzysowa. Czyli rozumiem, że jeśli ta ustawa się pojawi, wejdzie w życie, to ci hotelarze, którzy dzisiaj nie są nad morzem, nie są w górach, nie są na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, bo ja na tej Jurze mieszkam, ale są na przykład z centrum Katowic, o czym mówił do mnie dyrektor Departamentu Urzędu Marszałkowskiego, gdzie są ogromne spadki, też mogą liczyć na to wsparcie. Tak, jak najbardziej. Tutaj no mówię, trzeba zwrócić też przede wszystkim na to uwagę, że w Sejmie w głosowaniu udało nam się uzyskać, no uważam, 99,9% za, czyli tu można pokazać, że wszystkie strony rozumieją, że jest rzeczywiście realny, duży problem i chcą pomóc. Był jeden głos i nie przeciwko, a wstrzymujący się. To pokazuje, że no możemy z dużym prawdopodobieństwem liczyć, że ta ustawa, jak tylko wróci do Sejmu, to zostanie bardzo szybko przegłosowana i no liczymy na szybki podpis prezydenta i już szybką, realną pomoc dla branży. Tur operatorzy, rozumiem, 180 dni mieli na zwrot pieniędzy, będą teraz otrzymywali pożyczki, no bo oni też bardzo mocno odczuwają te skutki, bo dzisiaj tak naprawdę ani pańska wina, ani tur operatorów, ani nikogo innego, z dnia na dzień może się okazać, że dany kierunek jest zagrożony, no i tym samym turyści zamiast kupić wycieczkę, mówią nie, dziękujemy, a więc tur operatorzy nie zarabiają, a jeśli dobrze pamiętam, to może mnie pan poprawić, panie dyrektorze, to chyba wrzesień jest takim miesiącem, gdzie trzeba wpłacać na fundusz gwarancyjny, ubezpieczeniowy i tego się tur operatorzy boją, ci najwięksi nawet, tacy jak na przykład biuro podróży Itaka.
Tak, ale mamy już dobre sygnały, że ubezpieczyciele, widząc tą ustawę, która już przeszła przez Sejm i dalej no, liczą na to procedowanie dość szybkie, to ta ustawa ma też takie właśnie działanie psychologiczne i też dla ubezpieczalni jest takim gwarantem, że te biura są bezpieczne, że nie ma ryzyka tak dużego i wiemy już, że w międzyczasie, jak ta ustawa przeszła przez Sejm, kolejne biura dostały dostały oferty i będą przedłużały te gwarancje, więc jakby to przebiega dobrze, a mieliśmy właśnie te obawy, słysząc od branży, ze względu na jakby wysokie ryzyko, ubezpieczyciele albo nie chcieli przedłużać tych gwarancji, albo dawali stawki bardzo wysokie, a ta ustawa właśnie uspokoiła ten rynek i daje im taki oddech, że mogą te gwarancje przedłużać dalej. I to też jest bardzo, bardzo takie warte zwrócenia uwagi, że dużo jest takich rzeczy, które są bardzo ważne psychologicznie, no bo tutaj tak jak pan też wspomina, to dla ubezpieczycieli ten sygnał, że ustawa idzie przez Sejm i będzie takie wsparcie, że te biura nie będą padać, że będą miały pieniądze na zwroty dla klientów, spowodował to, że zaczęli właśnie przedłużać i wydawać kolejne gwarancje na kolejny okres. I tak samo jest z informacjami, które medialne są i tu trzeba być bardzo ostrożnym, ponieważ wczoraj obiegło się po Polsce taka informacja, że będzie bardzo dużo krajów, z których nie będzie można wracać i wiemy, że masowo ludzie wycofywali, dlatego zawsze apelujemy, żeby jak najmniej takiej informacji wysyłać, dopóki to nie jest faktem, czyli jakimś rozporządzeniem. Bo już wiemy, że dzisiejsza lista tego rozporządzenia, które dzisiaj wyjdzie odnośnie zakazu powrotów do kraju w ruchu lotniczym, jest już znacznie skrócona, czyli bezpiecznie będzie można wrócić do Polski. No i dlatego ten przekaz medialny, za co serdecznie Państwu dziękujemy, im więcej tego jest takiego dobrego przekazu merytorycznego, powoduje uspokojenie rynku, a to jest teraz szczególnie potrzebne właśnie to uspokojenie rynku. Panie dyrektorze, tu jest bardzo ważna rzecz, jeszcze jedna, bo tak, z jednej strony się wszyscy cieszymy, że jest bon turystyczny 500+, ale pojawia się taka grupa ludzi, która mówi, no nie dość, że jest epidemia, nie dość, że jeden siedzi na drugim, to jeszcze 500 zł rozdają. To ale... może by pasowało apelować wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, żeby rozsądek brał górę nad takimi działaniami, które ludzie podejmują, tak? To może w takim kierunku trzeba też iść, jakaś poza formą promocji turystyki, forma edukacji potrzebna jeszcze, panie dyrektorze. No myślę, że jak najbardziej tak. No, my tu poza działaniami, które nas rzeczywiście przytłaczają legislacyjnymi, żeby nadążyć za tymi problemami, które się napiętrzają teraz przez pandemię, to też staramy się swój ciąg pracy wykonywać. Teraz zaczęliśmy przygotowywać taką kolejną akcję Bezpieczne Góry i też przystosowaną właśnie do warunków covidowych, bo wiemy już, że trzeba się przygotowywać powoli na tą jesień, zimę i chcemy też pokazać właśnie w jaki sposób, poza ogólnymi zasadami bezpieczeństwa w górach, też zachowywać się w dobie COVID-u. Więc to jest jak najbardziej w naszych planach i jak najbardziej potrzebujemy takich momentów, gdzie możemy się skierować właśnie do Polaków i powiedzieć im, w jaki sposób wypoczywać i przede wszystkim naprawdę włączyć jeszcze raz zdrowy rozsądek i tutaj dużą ostrożność, bez szaleństwa, bez zamykania się na wszystkie spusty, ale naprawdę pamiętać, żeby pamiętać w tych miejscach odpowiednich, publicznych o to, żeby nosić jednak tą maseczkę, żeby ten dystans. No i to, co widzimy, jeżeli chodzi o nazwę wypoczynek, o turystykę, to tu jest największy problem z tym dystansowaniem się. Rzeczywiście ludziom brakowało też tego kontaktu i poszło to troszeczkę za daleko i w złą stronę. Dlatego możemy i chcemy apelować, żeby jednak ten dystans społeczny zachowywać, bo on może znacznie ograniczyć ilość koronawirusa i przyrostu tych wskaźników. Poza pomocą, bo jeszcze będę miał jedno pytanie, ale poza pomocą, którą kierujecie bezpośrednio do przedsiębiorców, do branży turystycznej w różnego rodzaju formach, zawsze jest jakaś promocja turystyki. Wewnętrznie odniosę się do przykładu województwa śląskiego, bo o tym ostatnio rozmawiałem z panem odpowiednikiem, tylko na poziomie Urzędu Marszałkowskiego. Poszły pieniądze między innymi na promocję, a więc bracia Kolcowie, Adam Małysz zapraszali na Śląsk. My dzisiaj zapraszamy tylko naszych rodaków, czy kierujemy też na zewnątrz tą promocję? Bo też słyszałem od moich znajomych, no Kraków kiedyś tętnił życiem. W środku zimy lokale, restauracje o godzinie tak naprawdę 22-23 to się dopiero rozpoczynało życie. Dzisiaj o tej godzinie jest pusto, mimo że mamy jeszcze lato. Ja jestem Krakusem, więc dużo akurat mogę powiedzieć, że rzeczywiście tak jest, dokładnie tak jest i aż smutno jest przechodzić tymi ulicami, które się pamięta, rzeczywiście pełne, zatłoczone, radosne i wesołe. I powiem tak, co do promocji,
Na razie skupiamy się bardzo na turystyce krajowej ze względu właśnie na bezpieczeństwo i też z tego względu, że mamy, i to też jest takie, myślę, dobry okres na wykorzystanie tego, żeby odkryć nowe rejony też w Polsce, nowe miejsca takie, te turystyczne, które mają swoją jakby całą otoczkę, ale jeszcze nie zostały odkryte przez turystów polskich i to staramy się pokazać. Ale czekamy, jesteśmy jakby w blokach startowych i też Polska Organizacja Turystyczna, bo to jej głównym zadaniem jest promowanie nas za granicą, na ten taki odpowiedni moment, kiedy trzeba będzie pokazać Polskę w innych krajach. Niemniej sami wiemy i widzimy, co się dzieje, że sytuacja jest jeszcze na razie tak nieprzewidywalna, że promowanie się za granicą i ściąganie turystów no, mija się troszeczkę w tym momencie jeszcze z celem. To nie jest ten etap. Jesteśmy w gotowości i mamy pomysły i Polska Organizacja Turystyczna ma pomysły, co robić i jak zachęcać, bo powiem tak, właśnie ten moment, gdzie będzie wszędzie pandemia, rzeczywiście ilość tych przypadków będzie maleć, to będzie bardzo ważny moment dla wszystkich krajów, bo to nie my czekamy, wszystkich krajów turystycznych o walkę o w przyszłości, o nowego klienta, o powrót starego klienta i to będzie bardzo ważne, kto tą kampanię w najlepszy sposób przeprowadzi, żeby przyciągnąć do siebie i będzie można zyskać albo stracić w zależności od tego, jak ona będzie przeprowadzona. Także mamy świadomość, ale tu jesteśmy w blokach startowych, tu jeszcze nie robimy specjalnie, nie wychodzimy jakby na zewnątrz z tym, a czekamy, patrząc co się dzieje na wskaźniki, żeby ruszyć z tą kampanią, bo na pewno duża część turystyki zagranicznej, może inaczej, część ta turystyki zagranicznej przynosiła stosunkowo, procentowo dużą ilość gotówki do Polski. I to jest bardzo ważne, żeby jednak o tego klienta zagranicznego zawalczyć, mimo że mówi się, że Polacy około 60-70% spędzali wakacje w Polsce, mimo że to jest większość, to jeżeli chodzi o ten skutek finansowy, to mieliśmy dużo więcej pieniędzy z tych właśnie przyjazdów zagranicznych. Więc o nie będziemy na pewno chcieli zawalczyć, zadbać, no i daj Boże w jakiejś trochę dalszej perspektywie, bo tu nic nie będzie z dnia na dzień, żeby nawet jeszcze wyżej wyskoczyć niż byliśmy. Czyli rozumiem, panie dyrektorze, jest przygotowany plan pomocy, a czy jest również, zakładając oczywiście to, że sytuacja, tak jak pan powiedział, nie jest stuprocentowo pewna, plan na przyszłość, plan rozwoju tej turystyki i stymulowania tej branży, bo oczywiście możemy dzisiaj dać dobrą pożyczkę na bardzo dobrych warunkach, możemy odroczyć terminy płatności, to jest bardzo istotne i bardzo ważne, ale sam pan doskonale wie, że to jest pomoc doraźna, a plan jest przygotowany, oczywiście tak jak mówię, no z założeniem ryzyka, jak się ta epidemia ułoży, oby się ułożyła jak najlepiej. No tak, oczywiście, ale tak jak mówiłem, że niestety, taka jest sytuacja, że nasze plany bardzo koncentrują się jednak na Polsce i na turystyce w Polsce z tego względu, że uważamy, że to jest najbezpieczniejsze tak planować. Kampanie reklamowe, myślimy o nich, tych zewnętrznych, dopiero jak będzie się bardzo uspokajał koronawirus, ale też nie tylko u nas, bo to musi być to nie to, że w Polsce spadnie ilość przypadków, tylko w krajach zewnętrznych musi ogólnie bardzo spadać, ale tak myślimy też o pewnych, liczymy bardzo w ogóle, że na przykład bon turystyczny zostanie na wiele, wiele lat, a bon turystyczny może być bardzo dobrym narzędziem do profilowania pewnych, w jakiś sposób współprofilowania gustów klientów w różny sposób, tak żeby mogli oni korzystać w ten sposób na przykład. Turystyka w Polsce nie potrzebuje tak reklamy w sezonie, bo mamy pełne plaże i to jest prawda, ale jeżeli byśmy robili modyfikację, żeby on może być wykorzystany poza sezonem, to branża turystyczna zyska na tym bardzo, ponieważ ten ruch, kiedy zazwyczaj jest mało klientów, będzie wzmożony i będą mogli zyskać jakby w dłuższym okresie czasu, a nie tylko w samych szczytach sezonowych. Także oczywiście plany są i duże wyzwanie przed nami, nie ukrywam, ale tutaj na razie departament, wiem, Polska Organizacja Turystyczna jesteśmy w blokach startowych cały czas i gotowi. No i ostatnie pytanie jeszcze raz, panie dyrektorze. Oczywiście zapraszamy do tego, żeby wybierać Polskę, żeby zobaczyć, jak piękna jest Polska, czy to góry, czy jeziora, czy morze. Niekoniecznie musi być to tłoczna plaża i tłoczny deptak, bo jest mnóstwo innych miejsc, gdzie można świetnie spędzić czas i wspomóc polską turystykę, ale też nie odradzamy nikomu z góry wyjazdu za granicę. Teraz bardzo mam taką gorącą prośbę, bo taką prostą instrukcję dla tych, którzy chcieliby się wybrać za granicę, gdzie oni dokładnie mają szukać informacji, gdzie można się wybrać, gdzie nie można się wybrać, jak mają się do tego ustosunkowywać, bo na przykład ostatnio usłyszałem, że nie ma co lecieć do Grecji, bo tam wszystko będzie pozamykane, oczywiście była to nieprawda, tak? Ale tak mówili na przykład ludzie, którzy mówią, a miałem lecieć, ale dziękuję. Gdzie mamy szukać informacji, takie kompendium, wiedzieć, żeby bezpiecznie spędzić wakacje, wiedzieć, gdzie wylecieć, a gdzie nie?
Ja powiem tak, że właśnie przede wszystkim trzeba patrzeć na to, żeby szukać informacji o tym, jak jest w danym kraju. Ja, broń Boże, nie odwołuję i nie zniechęcam ludzi, żeby podróżowali też za granicę, ponieważ też całe życie spędziłem na podróżach zagranicznych i fajnie jest odkrywać też cały świat poza naszą Polską ukochaną, ale trzeba szukać tej wiedzy. Ja polecam dwie rzeczy. No obowiązkowo na pewno strona musi być, bo to jest strona Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polska, gdzie mamy informacje dotyczące kierunków, w których lecimy, te wszystkie podstawowe, takie zasadnicze, które są związane z pewnymi regulacjami prawnymi. Tam trzeba zaglądnąć, to jest bez dwóch zdań. Ale też zachęcam bardzo i nie ukrywam, sam polecam wszystkim sposób szukania na stronach danych krajów, bo bardzo jednak bym odchodził od tak zwanych ogólnych newsów, ponieważ one często są bardzo mało precyzyjne i w tej małej ilości precyzji są błędy, które mogą nas zniechęcić lub nas nawet źle poinformować. Dlatego zachęcałbym strony turystyczne w danych krajach, które organizują, i także też rządowe, ponieważ te rządowe jednak są mają największe obostrzenia i tam nie będzie reklamy takiej typu marketing, że no wiadomo, hotel z Chorwacji będzie zrobił wszystko, napisze, że jest najlepiej na świecie i najbezpieczniej, żeby do nich przylecieć, ale rządowe strony i tam możemy rzeczywiście te informacje sobie wyciągać odnośnie tego ilości przypadków, ale też i zwrócić na to trzeba szczególną uwagę, bo coraz to większa tendencja jest, o to chciałbym na koniec zaapelować, że też zwracajmy uwagę nie na kraj, a na regiony, bo coraz to częściej jest tak, że są bardzo bezpieczne regiony, chociaż w kraju danym może być duża ilość przypadków koronawirusa, więc też warto jest na tyle być dokładnym, żeby szukać informacji o danym regionie, w którym się chcemy wybrać, bo to może zmienić całkowicie podejście do naszego wyjazdu. Także ja nie zniechęcałbym do podróży, ale zachęcałbym do mądrych podróży, stosowania się do wszystkich zasad, które są wytyczne i wtedy ta podróż może się w miarę bezpiecznie odbyć, a przede wszystkim, no wszyscy potrzebujemy tego odpoczynku, bo to jest sposób na to, żeby naładować te akumulatory i mieć siłę, jeżeli by cokolwiek jeszcze miało przyjść złego, to będziemy mieli siłę na to, żeby z tym walczyć. Oby nie przyszło, oby nowy minister zdrowia, który okazuje się, że już w pierwszych ruchach jest coś zdecydowany walczyć i to ostro, kiedy będzie trzeba, to miejmy nadzieję, że uda nam się nad tą sytuacją zapanować. Tego życzę przedstawicielom branży turystycznej, sobie też i innym naszym widzom, bo przecież każdy chce, tak jak pan dyrektor powiedział, spokojnie sobie odpocząć i naładować akumulatory. Moim Państwa gościem był dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Rozwoju, pan Rafał Szlachta. Serdecznie dziękuję, panie dyrektorze, za rozmowę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich telewizorów telewizji Orion.